Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Niewyjaśnione historie typu true crime przez lata budzą ogromne emocje. Wydają się często niezrozumiałe i przez to frustrują. Nierzadko powodem, przez który nie udaje się rozwikłać zagadki, jest brak ewidentnych śladów, świadczących o tym, co mogłoby się stać. Ale dziś przedstawię Wam dwie niesamowite historie, o których nie można powiedzieć, że reprezentują nurt zniknął bez śladu. Śladów bowiem nie brakuje, ale są one tak dziwne, tajemnicze i niezrozumiałe, że zamiast odpowiedzi fundują tylko kolejne pytania. David Lawrence Stone wydawał się być u szczytu dobrej pasy. Właśnie przeprowadził się ze swojego rodzinnego El Paso w Teksasie do San Diego w Kalifornii. Zdecydowanie był to okres w jego życiu, kiedy świadomie szukał zmian i zdał sobie sprawę, że w Kalifornii będzie miał okazję, by studiować pisarstwo i poezję, co miało dodatkowo uwrażliwić jego duszę, z pozoru łagodną i nieco artystyczną, ale jednak momentami rogatą. Miał 29 lat, niesamowicie analityczny umysł, który zagwarantował mu sukcesy giełdowe i wielkie uznanie wśród kolegów po fachu. Nie narzekał również na brak przyjaciół, ale niestety nie można było powiedzieć, że nie miał problemów. Jego podstawowym kłopotem był problem z agresją, której nie potrafił opanować. O tym wiedzieli już jego dawni koledzy piłkarze, studiujący z nim na University of Texas w El Paso. Na boisku wychodziła z niego niekiedy prawdziwa bestia. Potrafił grać gwałtownie i bezkompromisowo. Wielu kolegów z boiska nie ukrywało, że dla nich było to nieco szokujące. Kolega, który poza boiskiem był uczynny, wesoły i ciepły, potrafił nagle stracić nad sobą kontrolę na boisku. Już wtedy sam David zaczynał być świadom, że nie wygląda to chyba tak, jak powinno. Być może nawet było to swego rodzaju początkiem całej tej historii. Do 28 października 1988 roku wydawało się, że pomimo wszystko da sobie radę i ułoży sobie życie tak, aby nikt przez niego nie cierpiał. Było to jego głównym celem i starał się tak bardzo, że rozpoczął nawet praktyki New Age. Może krótko przypomnę, że New Age to kierunek, który powstał pod koniec XX wieku. Zafascynował on wiele osób, które nie odnajdywały się w świecie pojmowanym typowo fizycznie, materialistycznie. Wyznawcy chętnie łączyli wiele doktryn w pewien mistyczny splot, który pozwalał im wysupłać z nauki, filozofii, medycyny, sztuki, religii, różnego typu idee i myśli, które pozwalały lepiej zrozumieć naturę człowieka, pojmowanego jako energia. Połączona z resztą wszechświata. Duchowość wiąże człowieka z Bogiem, ale rozumianym tylko jako suma wszystkiego. Niestety New Age łączył się z wieloma zupełnie niekontrolowanymi i nieokiełznanymi praktykami duchowymi, mistycznymi, które skutkowały licznymi osobistymi tragediami. Jedni zbyt długo i bez efektu czekali na erę wodnika, która miała być zupełnie nowym rozdziałem w historii ludzkości. Miała dać nowe szanse i możliwość odnowienia, nie nadeszły. Inni zbyt mocno ufali astrologii, która szybko ich zawiodła. Podobnie jak magia i substancje, które zmieniały stan świadomości. Nie najlepiej kończyło się często odrzucenie tradycyjnej medycyny. Ponieważ wyznawcy New Age uważali, że istnieje wiele dróg do rozwoju duchowego, często się jednak w tym gubili i potem nie potrafili już odnaleźć prawdziwego siebie. Fascynowali się jogą i odmiennymi stanami świadomości, które jednak po czasie prowadziły często do różnego typu zaburzeń, kojarzonych potem z wpływem złych mocy. David Lawrence Stone chciał medytować, rozpracować swoje emocje, zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć, co powoduje, że nie umie się opanować i zachowuje się agresywnie nawet wobec osób, które lubi i ceni. Wydawało się, że wszystko idzie dobrze i w Halloween wraz ze swoimi przyjaciółmi będzie bawił się świetnie. Nic nie zapowiadało tego, co się zdarzy. Na imprezie wdał się w gorącą dyskusję ze swoim kolegą. Nie był w stanie go przekonać argumentami i jego frustracja z każdą chwilą rosła. Potem zamieniła się w agresję, a kiedy kolega nie zamierzał przyznać racji gospodarzowi, ten zaczął go okładać. Kiedy emocje opadły, był załamany tym, co się stało i uważał, że żadne przeprosiny tu nie pomogą. Zdał sobie sprawę, że potrzebuje pomocy, a to, co się dzieje, jest wyjątkowo niepokojące.
Chłopak uświadomił sobie, że stanowi zagrożenie dla osób, które mu ufają i uważają go za przyjaciela. Na samotnym spacerze, na który się udał po tych wydarzeniach, zdecydował, że dopóki nie poradzi sobie ze swoim problemem, nie może przebywać wśród ludzi. Uważał, że w tej sytuacji ma tylko jedno wyjście. Zdecydował, że uda się na pustynię. Nie tylko doceni brak swoich bliskich, ale również będzie miał dosyć czasu, aby przemyśleć, co się z nim dzieje i dojść do wniosku, jak można rozwiązać problem. Jego środowisko było zaniepokojone, ale doskonale rozumiało, że wszystko to zaszło za daleko i czas najwyższy, żeby interweniować, bo rzeczywiście sytuacja zaczęła się robić groźna. Przyjaciele więc wspierali Davida w poszukiwaniu drogi do osiągnięcia spokoju, choć uważali, że rozpoczyna się ona po prostu od kilku dni samotności, po których nastąpi działanie, które znów pozwoli Davidowi cieszyć się życiem. Nikt wtedy nie spodziewał się, jak może się zakończyć ta droga po spokój. David opuścił swój dom w San Diego w Kalifornii i wyruszył w kierunku El Paso w Teksasie. Wiedział dokładnie, ile ma czasu, ponieważ okres pogłębionej refleksji miało zamknąć wesele jego przyjaciela, na które zamierzał dotrzeć przygotowany psychicznie na wesołą zabawę i odporny na wszelkie prowokacje. Po drodze miał w planach wędrówkę po pustyni w Arizonie. Ten plan urzeczywistnił się w halloweenowy poranek, kiedy to wszedł na pustynię około 145 mil na wschód od Tucson w Arizonie. Zwrócił uwagę miejscowego rolnika, który zainteresował się tym, co młody człowiek robi na pustyni i czy aby na pewno jest przygotowany na surowe warunki, w których przyjdzie mu wędrować. David poinformował go, że szuka bestii. Kiedy później jego przyjaciele usłyszeli to zeznanie, sądzili, że wiedzą, o co chodzi. Ruch New Age definiuje bestię jako wewnętrzne zło, negatywną energię, która koncentruje się w duszy człowieka i czyha tylko na moment, by przejąć nad nim kontrolę. Aby stanąć twarzą w twarz ze swoją wewnętrzną bestią, potrzeba czasem samotności i wielkiej koncentracji. Jest to swego rodzaju spotkanie z samym sobą, ale z tymi najbardziej negatywnymi cechami, których genezę wreszcie można przemyśleć. 5 dni później porzucony samochód Davida został znaleziony na autostradzie w Nowym Meksyku, 14 mil na południe od Road Forks. Był to rejon bardzo odludny i prawie nieuczęszczany nawet przez turystów. Lokalizacja była nieco zaskakująca, bo oczywiście czym innym jest poszukiwanie kilkudniowej samotności, ale w rejonach, gdzie w razie czego można jednak w rozsądnym czasie zwrócić się o pomoc, a czym innym udanie się w miejsce, które wymagałoby już solidnego przygotowania turystycznego, wielu wcześniejszych planów i rozeznania, a także doświadczenia w takim terenie. Młody mężczyzna wybrał jednak miejsce, w którym nie można liczyć na pomoc, a już na pewno nie na szybko. David wydawał się chcieć zniknąć, ale z drugiej strony nie na zawsze, bo pozostawiał po sobie wskazówki, które, jak pewnie miał nadzieję, bez problemu odczytają jego przyjaciele, którzy rozumieją ideę ruchu New Age. Nie chciał nikomu zniknąć z oczu, a już na pewno nie chciał zostawić bliskich bez wiadomości. Jednak informacje, które przekazywał, nie były tak jasne, jak być może mu się wydawało. Należy przypuszczać, że mógł liczyć się z kłopotami, ale pozostawił swego rodzaju nić Ariadny. Auto zaparkował w pobliżu góry w kształcie piramidy. Jest to symbol, który od razu kieruje myśli znajomych Davida w kierunku jego nowych zainteresowań. Jeśli chodzi o piramidy w kontekście New Age, można byłoby mówić bardzo długo, ale może na potrzeby naszego podcastu dość powiedzieć, że wyznawcy tego nurtu uważali, iż cały kompleks piramid w Gizie był w rzeczywistości mapą nieba i wierzyli również w tradycyjne naukowe datowanie powstania tych monumentów, przekonując, że były o kilka tysięcy lat starsze i stanowiły ziemski odpowiednik pasa Oriona, który był odpowiednio ułożony względem Drogi Mlecznej, symbolizowanej na Ziemi przez Nil. Oczywiście naukowcy wyśmiali te hipotezy jako niedorzeczne, dowodząc, że teorie te nie uwzględniają na przykład zmian biegu Nilu i wielu innych czynników, które przez wieki sprawiały, że ta ziemska niby mapa nieba nie mogłaby być prawidłowa w czasie, gdy rzekomo powstała. Ale wówczas sympatycy tej teorii byli już rozpędzeni i można powiedzieć, że powstała właściwie cała piramidologia, która jest zbiorem różnych pseudonaukowych poglądów dotyczących egipskich piramid i ich magicznych mocy. Piramida potrafi nawet uzdrawiać. Ba, mięso zostawione w bryle o kształcie piramidy wolniej się psuje.
Wiele osób zwraca uwagę, że kamienie ułożone w kształt piramidy mogą być zwykłymi znakami orientacyjnymi, które nie miały nic wspólnego z symboliką. Turyści komentujący sprawę akcentują, że często spotyka się to na szlakach. Te stosy skał nazywane są kopcami i wyznaczają trasy turystyczne. Każdy park ma inne zasady dotyczące ich ustawiania, a jak powinno się to robić i w jaki sposób odczytywać tego rodzaju znaki, turyści wcześniej sprawdzają zwykle na stronach internetowych danego parku. Generalnie służą one do utrzymywania turystów na właściwej drodze. Znajomi Davida jednak wątpią, by akurat tak wyglądające znaki w przypadku Davida mogły być jedynie drogowskazami. Szczególnie w połączeniu z narysowanymi na piasku trójkątami. Zapewne tym razem znaczyły coś więcej. Poszukiwacze udali się do granitowego szczytu, gdzie również znaleźli piramidę. Tym razem ułożoną z kamieni i otoczoną trójkątem. Kolejna ciekawa wskazówka znajdowała się 3 mile na północ, gdzie ekipa znalazła zestaw liczb stanowiących ciąg Fibonacciego, stosowany często przez analityków giełdowych. Jak zapewne wiecie, jest to ciąg liczb, w którym każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. Nie może dziwić, że ciąg Fibonacciego fascynował wyznawców New Age, którzy widzieli w nim dowód na siłę wyższą kierującą przyrodą. Nie jest to rzeczywiście ciąg łatwy do zignorowania. Jak dowiemy się choćby z książki Niezwykłe liczby Fibonacciego autorstwa Alfreda Passamentiera i Igmana Lemana, niezliczone przykłady jego występowania w naturze są dowodem matematycznego charakteru praw natury. Oczywiście nie jest to żadna współpraca z wydawnictwem, polecam tę książkę całkowicie osobiście, a jej autorzy, dwaj matematycy, w fascynujący sposób przedstawiają różnego typu przykłady manifestowania się ciągu Fibonacciego oraz powiązanej z nim zasady złotego podziału. Oczywiście dla maklera giełdowego ciąg Fibonacciego, który wywodził się ze świata matematyki, nauki, ale prowadził prosto do wniosku o duchowym charakterze materialnego świata stworzonego przez wyższą inteligencję, musiał mieć ogromne znaczenie. Wydawało się jednak, że David ewidentnie chciał powiedzieć przyjaciołom o czymś konkretnym, bo ciąg powinien był zakończyć się liczbą 21, a zamiast niej napisał 18. Przyjaciele zauważyli, że 18 to numer widniejący na jego koszulce jako gracza w futbol na uniwersytecie. Co ciekawe, jego samochód został zaparkowany na 18 mili na autostradzie. Wydaje się, że 18 mogła znaczyć coś jeszcze i David był przekonany, że kod, którego użył, zostanie rozszyfrowany. Przyjaciele rzeczywiście domyślali się, co może 18 oznaczać, ale nikt z nich nie był przekonany w zupełności i nie czuł się tak, jakby odczytał tajną informację od Davida. Propozycja, która na tę chwilę wydaje się pretendować do miana rozwiązania zagadki, mówi o tym, że jeśli wykonamy działanie 6 plus 6 plus 6, otrzymamy właśnie 18. A kolejne szóstki to tak zwana liczba bestii, a przecież właśnie swoich wewnętrznych demonów poszukiwał na pustyni David. Być może dał znać, że właśnie rozprawia się ze złem, które w nim tkwi. Ekipy poszukiwawcze ruszyły tropem Davida i tym sposobem wróciły na autostradę, w miejsce, gdzie przecina się ona z drogą międzystanową numer 10, czyli około 13 mil na północ od miejsca, gdzie zaparkowany był samochód. Auto zostało przeszukane przez rodziców chłopaka, którzy znaleźli w jego samochodzie tajemniczą wizytówkę oraz dziwną notatkę. Wizytówka zawierała imię i nazwisko człowieka, z którym policja szybko się skontaktowała. Ale okazało się, że osoba ta nie ma pojęcia, kim jest David i nigdy się z nim nie spotkała. Wysnuto więc teorię, że wizytówkę David musiał po prostu znaleźć na kempingu i włożył ją odruchowo do kieszeni. Potem wypadła. Ale nie wydaje się ona mieć żadnego związku z zaginięciem. Notatka zaś brzmiała mniej więcej tak. They think the word is in the safe. Six knives in Rob's room. Use by you say and you take your chances Halloween. Po przetłumaczeniu słowa kupujesz herbatę i ryzykujesz okazują się być nawiązaniem do starego powiedzenia dotyczącego akcji i gier hazardowych. Mogą się również kojarzyć z grzecznym określeniem substancji pozyskiwanych z roślin, a znacząco wpływających na funkcjonowanie mózgu. Mogłyby one być użyte do wprowadzenia się w trans. Z kolei posiadanie w domu 6 noży oznaczało żal, smutek, ale i konieczność rytualnego przejścia dalej.
Poszukiwania trwały. Notatki i znaki były interpretowane na różne sposoby. I choć udało się rozszyfrować intencje chłopaka, który chciał się doskonalić duchowo, nie zbliżyło to poszukiwaczy do znalezienia zaginionego. Przełom przyszedł dopiero w 1992 roku, kiedy dwóch turystów natknęło się na szkielet w pobliżu Granite Gape, na pustyni, niedaleko od miejsca, w którym znaleziono niektóre ze wskazówek. Szybko stało się jasne, że oto śledczy mają już ciało Davida. Wydawało się, że teraz będzie się można przekonać, w jaki sposób zginął bądź co bądź młody i zdrowy człowiek, który wiedział, gdzie idzie i w jakim celu. Wyznaczył sobie również datę, która miała zamknąć ten rozdział jego życia. Jednak okazało się, że autopsja nie przyniosła żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Nie wiadomo było, w jaki sposób zginął chłopak. Czy mogło chodzić o udział osób trzecich, samobójstwo, śmierć wskutek wycieńczenia czy temperatury. Nie wiadomo było nawet, kiedy zmarł David. Jednak w tej sprawie najdziwniejszy jest epilog, który elektryzuje po dziś dzień przyjaciół, rodzinę i członków ruchu New Age. O ile można byłoby przyjąć, że ktoś, kto chce popełnić samobójstwo, wybierze do tego celu symboliczną datę, o tyle z całą pewnością David nie miał żadnego wpływu na to, kiedy zostanie odnalezione jego ciało. A jednak odnaleziono je 23 lutego 1992 roku, a zapisanie tych cyfr i proste dodanie ich do siebie daje 18. 18 to liczba, którą cały czas przywoływał David, pozostawiając znaki. Do dziś teorii na temat jego zniknięcia nie brakuje. Jedni uważają, że miał epizod choroby psychicznej, od której próbował uciekać na pustynię, ale wskutek tego został bez pomocy medycznej i niestety miało to tak smutne skutki. Dość ciekawą teorią, która łączy wiele wątków, jest ta mówiąca o guzie mózgu, który mógł rozwijać się u Davida. To wyjaśniałoby jego nieracjonalne zachowania, skłonność do agresji, której sam nie potrafił logicznie wyjaśnić. Pomimo pracy nad sobą istniał jakiś czynnik, silniejszy od niego, który wyzwalał tego rodzaju ataki. Być może w okolicach Halloween stan mężczyzny znacznie się już pogorszył i David czuł to wyraźnie. Atak agresji mógł być tylko jednym z objawów rozrastającego się guza mózgu, który dopełnił dzieła już na pustyni. David był sportowcem. Czy jest możliwe, iż swego czasu otrzymał jakiś cios w głowę, który z czasem spowodował tak drastyczne zmiany w jego zachowaniu? Czy mógł on finalnie doprowadzić do jakiegoś epizodu psychotycznego na pustyni? Niektórzy zastanawiają się, komu tak naprawdę mężczyzna zostawiał znaki. Czy spodziewał się, że ktoś konkretny za nim podąży? Czy mógł być umówiony z jakimś przewodnikiem duchowym albo inną osobą, od której spodziewał się otrzymać pomoc? Czy mogło dojść do spotkania na pustyni, które zakończyło się źle z różnych przyczyn? Mogło na przykład dojść do zatrucia środkami, które w założeniu miałyby pogłębić stan transu. Wówczas nie można byłoby również wykluczyć tego, że David, zawiedziony brakiem konkretnej pomocy od osoby, która ją zaoferowała, zaatakował, ale przeciwnik był silniejszy. Tego rodzaju teorie mnożą się, ponieważ rodzina i przyjaciele chłopaka są przekonani, że nie poszedł on na pustynię, by się zabić, a wręcz przeciwnie. Nie czuł się najlepiej w swojej skórze, ale był zdecydowany walczyć o to, aby wrócić do normalnego życia. Chciał, by tak było. Podejmował wysiłki, aby znów móc cieszyć się życiem i bliskimi. Oczywiście nie można wykluczyć, że David nie mówił rodzinie i znajomym wszystkiego, ani też, że w samotności doszedł do wniosku, iż w żaden sposób nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami. Pozostaje też oczywiście najprostsze rozwiązanie. Poszedł na miejsce niezwykle wymagające od turysty, ale nie dość przygotowany. Być może zabrakło wody, pożywienia lub sił, co spowodowało śmierć na pustyni. Oczywiście ze względu na tajemnicze znaki i niezwykły, nazwijmy to tak roboczo, zbieg okoliczności dotyczący daty znalezienia jego ciała, od lat jak grzyby po deszczu powstają teorie o udziale sił nadprzyrodzonych, z którymi David zawarł na pustyni jakiś pakt. Widocznie przegrał z ciemnymi mocami, których nie docenił. Tak, wiem jak to brzmi, ale oczywiście opowiadając tę historię nie mogę pominąć i tych spekulacji. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na temat tej historii. Czy sądzicie, że był to wypadek? Samobójstwo? Czy można tu mówić o udziale osób trzecich?
Ale przede wszystkim, co sądzicie o dacie znalezienia ciała? Czy zsumowanie cyfr, które się na nią składają, zupełnie przypadkowo dało 18, czy jednak może to coś znaczyć? Druga historia, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, zrobiła na mnie wrażenie już dawno temu i nieraz przymierzałam się, aby o niej opowiedzieć, ale zawsze miałam nadzieję, że może jeszcze znajdę więcej materiałów na ten temat. Niestety, wszystkie główne źródła z reguły powielają te najbardziej znane fakty lub dodają jedynie nieistotne szczegóły. Pomimo to sprawa jest niezwykle intrygująca i tajemnicza, więc żeby Was nie trzymać dłużej w napięciu, zacznijmy. Jesteśmy w 1974 roku, dokładnie 18 września. 25-letni James Stanley, zwany Tommy, wprawił swoją rodzinę w osłupienie. W pewnym momencie spakował się w dość sporym pośpiechu, wrzucił swoje rzeczy do samochodu i pożegnał się, pozostawiając bliskich z informacją, że udaje się na Florydę. Rodzina nic z tego nie rozumiała, ale otrząsnęła się szybko na tyle, by zadać kilka konkretnych pytań. Padło oczywiście to kluczowe, kiedy zamierza wrócić do swojego rodzinnego Ohio, ale on odpowiedział, że najprawdopodobniej nigdy. Niewiele można było z tego zrozumieć. Szczególnie, że na pytania o powód tak nagłego wyjazdu młody mężczyzna nie odpowiadał konkretnie, ale nie było wątpliwości, że jest przestraszony i zamierza zwyczajnie uciec albo przed kimś, kto mu zagraża, albo przed kłopotami, które mogą wkrótce go doścignąć i znacznie skomplikować mu życie. Z drugiej jednak strony tego rodzaju problemy zazwyczaj nie trwają kilka minut, ale jakiś dłuższy czas. Wszystko jedno, czy ktoś mu groził, czy też wplątał się w jakąś aferę, czy popełnił błąd, napięcie musiało przecież rosnąć od dłuższego czasu, ale przez ten okres nikt nie był w stanie się zorientować, że jego życie się rozpada i że dzieje się coś naprawdę niezwykłego. 23 września 1974 roku, więc zaledwie kilka dni po wyjeździe, Fiat mężczyzny został zauważony na północnym pasie autostrady w pobliżu Kenley w północnej Karolinie. Początkowo uznano, że najwyraźniej Tommy zdecydował się zmienić środek transportu. Być może udał się w dalszą drogę okazją, ewentualnie dołączył do kogoś znajomego. Jednak przeszukanie samochodu zaprzeczyło tym naturalnie nasuwającym się hipotezom. Gdyby zmienił środek lokomocji, z pewnością mimo wszystko zabrałby ze sobą portfel, rzeczy osobiste i najprawdopodobniej wyjąłby kluczyki ze stacyjki i przede wszystkim zamknął swoje auto. Żadnej z tych czynności nie wykonał. Kluczyki nadal tkwiły w stacyjce, a w środku samochodu było wszystko, co z całą pewnością przydałoby mu się w podróży. Policja szybko odkryła, że samochód był uszkodzony. Miał zepsuty przewód chłodnicy. Wszystko wskazywało na to, że został porzucony około 48 godzin wcześniej. Jeżeli Fiat stanął na drodze wskutek awarii, to było oczywiste, że kierowca udał się w poszukiwaniu pomocy, choć nie było jasne, dlaczego w takim razie nie zamknął swojego samochodu i nie wziął ze sobą kompletnie nic. Ponadto zdecydowanie dużo logiczniejszym wyjściem byłoby po prostu poczekanie na kolejnych przejezdnych, niż wędrowanie w poszukiwaniu pomocy. Nasuwał się wobec tego oczywisty wniosek, że musiało dojść do jakiegoś ataku bądź porwania chłopaka. Nie udało się jednak znaleźć żadnych śladów gwałtownego hamowania w tym miejscu czy oznak użycia przemocy, zgubionych w trakcie walki rzeczy czy jakichkolwiek śladów osób trzecich. Nie znaczy to oczywiście, że można było wykluczyć udział jakiegoś agresora, niemniej jednak nie było dowodu na to, by ktoś młodego mężczyznę napadł. Rodzina jednak stawiała właśnie na tę hipotezę, dochodząc do wniosku, że ktoś śledził chłopaka i dopadł go właśnie w tym miejscu. Być może nawet celowo wcześniej uszkodził jego auto, mając pewność, że niebawem mężczyzna zakończy swoją podróż i nie będzie mógł dalej uciekać. Bliscy Tomiego nie kryli, że kogoś się bał, przed kimś lub przed czymś uciekał. Wyjechał niespodziewanie, zapowiadając, że nie wróci już do domu, więc było pewne, iż ogólnie nie czuł się na pewno bezpiecznie. Był tak bardzo zdeterminowany, by uciec, że pokonał drogę, która zajęła mu 8 godzin. Było to prawie 500 mil. Z pewnością więc nie chodziło o to, aby po prostu zniknąć z miasta Ateny, czy w ogóle ze stanu Ohio. Chciał się znaleźć jak najdalej swojego miejsca dotychczasowego zamieszkania. Być może jednak determinacja jego wroga była ogromna i nie wahał się on poświęcić nawet kilku dni, by dopaść Tomiego.
Co innego mogłoby sprawić, że mężczyzna po prostu wysiadłby ze swojego własnego samochodu na obcym terenie, zostawił auto otwarte z kluczykiem w środku, a w nim wszystko, co wcześniej ze sobą zabrał. Bez tych wszystkich rzeczy nie tylko nie byłoby mu łatwo zacząć od nowa, ale nawet przetrwać najbliższy czas. Bo jak wiadomo, bez pieniędzy, jakichkolwiek ubrań, pożywienia czy dokumentów nie jest łatwo choćby spędzić nawet najbliższą noc w hotelu. Oczywiście zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że chłopak przeżył załamanie nerwowe lub epizod depresyjny i postanowił zakończyć swoje życie. Ale w takim razie, gdzie jest ciało? Tej hipotezie przeczy fakt, że mężczyzna pokonał tak ogromną drogę, co wydaje się wskazywać raczej na jego determinację, by uciec i zacząć żyć od nowa. Gdyby chciał ze sobą skończyć, mógłby to zrobić nawet we własnym domu lub niewiele dalej. Rodzina jednak ma nadzieję, że Tommy żyje. Po prostu zmylił swojego prześladowcę, porzucił absolutnie wszystko, co łączyło go z dawnym życiem i wyruszył w nową drogę. Początkowo rodzina chłopaka nie złożyła oficjalnego zawiadomienia o zaginięciu, ponieważ rodzice byli przerażeni faktem, że sprowadzą na niego nieszczęście. Byli świadomi faktu, że jego intencją było uciec i się ukryć, więc jeżeli mu się to udało, to śledztwo z pewnością zniweczyłoby jego plany. Dziś jednak krewni sądzą, że niebezpieczeństwo dawno minęło i teraz można byłoby już odnaleźć mężczyznę i się z nim spotkać. Od lat rozpowszechniają portret Tommy'ego. Oczywiście teraz już jest to progresja wiekowa, dzięki której można się przekonać, jak mężczyzna wyglądałby dziś. Jest już oczywiście starszym panem, niemniej jednak nie przekreśla to szans na jego odnalezienie. Być może gdzieś jest i jego dzieci lub wnuki zorientują się, że to jest właśnie poszukiwany dom. Być może dziś Stanley ma już siwe włosy, ale jako młody mężczyzna miał jasnobrązowe. Jego oczy są niebieskie, ma jasną cerę, wyróżnia go blizna chirurgiczna po lewej stronie ciała związana z operacją przepukliny lub wyrostka robaczkowego. Lewe ramię mężczyzny było złamane. Gdy zniknął, nosił częściową protezę górnej szczęki. Wszystko wskazuje na to, że od 1974 roku numer jego ubezpieczenia społecznego nigdy nie został wykorzystany. Ta historia chodziła mi po głowie, odkąd usłyszałam ją pierwszy raz. Zawsze się zastanawiałam, co się mogło stać. Jaka sytuacja mogła zmusić Tommy'ego do tak szybkiego wyjazdu, tak gwałtownych reakcji? Co przydarzyło mu się po drodze? Czy dopadł go ktoś, kto podążał jego śladem? Czy może jednak ta najwygodniejsza w takich sytuacjach teoria epizodu psychotycznego i samobójstwa jest jednak prawdziwa? Osobiście wydaje mi się, że tego rodzaju hipotezy są jednak nieco nadużywane, kiedy tylko okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wyjaśnić motywów działania osób, które decydują się na jakieś gwałtowne działania, od razu mamy pokusę, żeby zastanawiać się, czy aby na pewno z ich psychiką wszystko było w porządku. Bo jeśli nie, to wszystko dalej idzie już gładko. Od jakiej logiki tu szukać? Jednak myślę, że w wielu sprawach może to być zbyt pochopny osąd. Na tym kanale są już historie, które opowiadają o losach osób, których niespodziewane i gwałtowne działania były wiązane m.in. z nagłą chorobą psychiczną, choć nie było na nią dowodów. Bardzo polecam Wam pełną tajemnic historię Blaira Adamsa, która również zabiła ćwieka nie tylko fanom zagadek kryminalnych, ale również doświadczonym policjantom. U mnie na kanale nosi ona tytuł Jak zginął Adams. To odcinek 3, który oczywiście podlinkuję w opisie. Polecam Wam odcinek noszący tytuł Sprawa Jokce. Przewidział swoją śmierć, czy stał się ofiarą paranoi. Oczywiście również podlinkuję Wam film w opisie. Myślę, że one są nieco podobne do tych zagadek i wszystkie pokazują, jak bardzo te sprawy są złożone, jak podobne, a zarazem różne od siebie. Każą się zastanowić, czy za tymi zniknięciami, aby na pewno nie stoi po prostu prześladowca. Sprawy są tajemnicze, zagadkowe, dziwne, ale nie znaczy to, że można je łatwo rozwiązać krótkim stwierdzeniem, że musiało chodzić o choroby psychiczne. Oczywiście absolutnie tego nie wykluczam, one się zdarzają, natomiast w tych przypadkach nie było diagnozy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Oczywiście jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Ponadto zapraszam Was na Facebooka i Instagram, gdzie będę zamieszczać zdjęcia dotyczące omawianych spraw. Jestem również na Spotify i SoundCloudzie. A teraz już bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten czas razem. Serdecznie zachęcam do pozostawiania łapek pod filmem oraz do subskrypcji. A także, jeśli tylko macie ochotę,
do polecania tego kanału tam, gdzie uznacie za stosowne. Bardzo chciałabym, aby się rozwijał. Dużo zdrowia i do usłyszenia.